Halo, no, cześć, witam z tej strony Erno, jak zapewne się domyślacie, jest to Europa Universalis 4. Dobra, ze mną dzisiaj jest... Jacobs, halo, halo. Dobrze, ja startuję już. Tak, i to oczywiście w dalszym ciągu tak kontynuujemy sobie bez tam żadnych przerw. Taka ciągła nagrywka. No. Ja wojska przerzucam sobie, zaraz idę na wojnę. Wreszcie, coś się, rozerwał się moje wojska. Czas najwyższy. Nudzą się biedaki. A ja mam w ogóle 130 siły, a nie mogę. A, bo mogę tylko 3 wybrać. A czemu tylko 3 mogę wybrać? Tylko 3 można wybrać? Ale co? Jak to się nazywa? To jest Church Powera, co się wybiera tylko 3. Tak, 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 tylko 3. Myślałem, że 4. No bo to tak wygląda. No, to smutne. Dobra, ja już mam dostęp do Milanu. W sumie usunę sobie to, bo nie potrzebuję na razie regeneracji ten powera. Wezmę sobie produkcję chociażby. Tak, wezmę sobie produkcję. No, ja gotowy do bitwy, do wojny, znaczy się. Moi się jeszcze przerzucają. Dobra. Wezmę sobie 10 administracji. Prawda, wydawanie punktów administracyjnych przed wojną nie jest dobrym pomysłem, ale jak to mówią. Jolo? Jolo. Ile ten Milan ma w ogóle wojsk? A, tylko 18 koła. O, w Florencji montuję szybko ścisną i wtedy. Easy peasy. Dobra, tylko pytanie, co ja wezmę teraz? Ekonomiczną, nikt nie bramy ekonomicznej. Religijna by mi się pewnie raczej przydała, bo będzie dużo do nawracania. Bardziej, że są protestanty. Humanitarny nie jestem, więc wezmę raczej religijne. Ładco zszedł mi. Asygnuj wybrał czas. Mam katolików, w miarę szybko się nawraca, na szczęście. Ale żeby nie schrzanić, religijną. Religijną? Religijną. W ogóle jak ja mam ideę, bo zapomniałem. Ekonomiczne i quantity. Okej. Okay. Ja mam... W ogóle, jaką następną wezmę? Może offensive? A może też właśnie religijne, bo... No, bo też jesteś protestantem, więc będzie dużo nawracania, nie? No, szczególnie jak ten. Podzieli się protestantyzm. Tak. A, na Kalwinów jeszcze. No, i się też do dupy nawraca trochę. O ile się nie mylę, teraz. No, i długo też będą. Dobrze, że jeszcze większych rozłamów nie będzie. No. Teoretycznie mogliby jeszcze Anglikanie się odłączyć. No dobra, to co? No, wojenka. Ja gotowy cały czas. Dobra, sprawdźmy, czy tam jakaś stabilność mi nie spadnie, czy ktoś tam się niepowołany nie przyjdzie. Dobra. Wojsko opłacone, chyba w topu nie będzie. Zaprosić, ja cię zaprosiłem, co? Tak, tak. O, Florencja się we mnie wbiła od razu. Jeszcze w ogóle jeszcze nie zdążyłem nic ogarnąć, a już Florencja siedziała u mnie. No to nawet i dobrze na to wyszłam, bo minusy mieli, jeszcze w ludzce walczyli. A ja tam góra akurat nie ma, ale... Dostaję szybko w pierdzie. Nie spodziewałem się tego. A czemu moje statki pływają? Halo, nie chcą pływać. To nie są statki do bitew. To tylko takie stateczki po to, żeby sobie siłę nabijać. A w ogóle można chyba... Tutaj są takie great power, coś tam, nie? Też nie wiem, do czego w sumie jest. Great power? No, na dole, jest w dyplomatycznych akcjach. A, już patrzę. Aha, może na przykład break alliance. A to by musieli się ciebie bać, nie? No, coś takiego. Ktoś mi obskubał z pieniędzy, ale ostatnio nie zobaczyłem kto. Patrz, co się z Polską dzieje. Co, rozbiorę? No. I to totalne. Nic, masakra. Z Polski teraz nic nie dostanie. Mam nadzieję, że zerwą sojusze. Wtedy szybko polecimy na Polskę. Ja zawołam otomanów. Ale sami wtedy nie będą potrzebni. No. No i Mołdawię dla ciebie oddamy. Ja tam pójdę na... Północ, a kurde, coś się we mnie biło. Ciekawe. Masz niskie morale.
ale mam dużą przewagę. No, w miarę. Dobra, teraz pytanie. Mainz idzie. Co by tu odpierdzielić? Co by tu zabrać? Dobra, Mainz chyba zdąży. Nie zdążył. Na serio. Wygrałeś? Tak, nie wiem jak. Ja no nie mam idei w ogóle do bitwy. Do bitew. No, nie, nie, nie! Boże, dlaczego wy nie uciekacie? Połowa armii uciekła do tego, do Pragi, a druga została w Ravensburgu. Mantua kupiła sobie żołnierzy od Wenecji. Niedobrze, chyba. Dobra, to pisujemy z nim. co ja bym chciał? Hungarian Vassal, nie chcę być wasalów. Force Legion. Prestiż mi podbije. Szybko, szybko, oni idą do mnie. Zaczekaj. 20 tysięcy ich idzie do mnie. To tak, skończymy rywalizację z Florencją. Po co wam taki rywal? Na razie terenów od nich nie chcę, bo będą przepustką na wojen kolejnych. Dobra. O, dobra. Wiem, bym mógł ich zbić, ale... No, szkoda żołnierzy. W ogóle, ja coś mogę stworzyć? Mogę Niemcy stworzyć? Ja nie mogę. Nic nie mogę chyba stworzyć. Tych, nie? Chciałbym chyba na jakąś niemiecką kulturę zmienić. No, najpierw na tą... z Brandenburgii chyba, albo krzyżacką. Saksońską. No, saksońską, nie wiem. Z Pomorza też się chyba nie da. Ruską jeszcze ewentualnie. Chyba z każdymi germańskimi, bo ja mam teraz chyba, no. Tak. Dobra, Florencja też już upada sobie ładnie szybko. Plusy można tylko z saksońskimi ideami Teutonik. Dobra, to ja tutaj Florencję idę zbić. 11 dukatów przy pełnym opłacaniu zarabią. No tak, to powinno być zawsze. Dobra. Zrobiłem Florencję sobie. A, no to teraz wrócę tutaj, bo właśnie mi ulegam ostatni fort i to... No, ostatni zaraz upadnie. Ale ich parę tysięcy tylko tam zostało. Więc... A w ogóle Milan, co tu się odpiedziela? A Milan, Milan sobie biega po mojej bucie. 25 tysiącami żołnierzy. A dobra, to ja mu okupuję kraj. Już. No, całe szczęście tam fortów nie ma, więc to mnie tym nie zaboli. No to może Milan kupił żołnierzy, a nie Mantua, bo to podobno w Nie, Mantua mają. Kupiła. Już chodziły tutaj wojsko od Wenecji. Znaczy no, Mantuły, tylko że z flagą wenecką. O, wraca chyba. No. W ogóle, czemu oni po moim forcie chodzą bezczelnie? Ja tego nie ogarniam. Dlaczego chodzą po moim forcie? No idę do ciebie. Ja cofnę się. O, bo mandzieli są 30 tysięcy prawie. Samego tego, Milanu. Ludzie cofnie na razie gdzieś daleko, zaraz ta Ferrara, czy Florencja się upadnie, więc... Zdążą? Nie zdążą się bić. Za wolno biegną. Idą do mnie. Wbijają się, nie wbijają się, chodzą jak idioci. Za mnie lewcą. Halo, proszę mnie tutaj nie. Naprosiłem. Budynku sobie nie pobuduję, bo mnie troszkę to nie stać. Trochę mi ta inflacja boli. Dania ulega Wiedeń twardo. Mam nadzieję, że wyzwolą jakieś państwa na zachodzie. O, Burgundia mogłaby ogłosić niepodległość. No, to by było... To byłoby mocne upokorzenie akurat. A, Austria by spadła. By nie miała już tyle hajsu, ani w sumie manpowera. Bo to są bogate tutaj tereny, Holandia taka. No, ten English Channel to tam... No. Aczkolwiek nie mają strasznie tego powera dużego, no bo widać, nie ma ich w tej czołówce 5 powerów. Florencja ci oblega kraj. Ładnie. Chciałem tylko... Zaraz przestanie. Nie wiem, czy ja tam nie pójdę ich zmasakrować sobie. Nie pójdę.
Co teraz? Dobra, teraz Mantua tam została. Nie, Milan. Milan. Dobra, to ja idę go z drugiej strony oblegać i ci oddam wszystko pod władzę. Pod okupację. No, ja sobie skromnie dwie prowincje zabrałem. Co pod okupację nie musisz oddawać, bo i tak mnie tylko jedną prowincję wezmę. O ile wezmę jakąkolwiek. O, fuck, co to jest za debil. O, gdzie? O nie, mój następca to 052. Aha, przynajmniej dobry dyplomata. Tak, tylko ja potrzebuję administracyjnych punktów, nie? Ale też właśnie. Mam za dużo dyplomatycznych. Dodatku ja nie kolonizuję, więc kiepsko. Smutne. I nigdzie już nie mogę boostować nawet pod względem produkcji, nic. Aha, Wiedeń jest już okupowany. Przez Na Duńczyków. cukru. To sojusznik Austriacki nie popisał. Jeszcze bardziej zmasakrują teraz Polskę niż prędzej. I dobrze. Na razie tak, dopóki nie graniczymy z Moskwą. Okej, wbijają się we mnie. Ja nie dobiegnę. Jadę, Dobra, co mi Mainz da. do mnie jeszcze biegnie. Nawet nie mogę do ciebie pójść. Dobra, chyba możliwe, że wygram. Możliwe. Chociaż dużo minusów. O, Mainz ci może uratować dupę, ewentualnie twoja dyscyplina. Dobra tam. Nieważne. No ja nie. To jest jakiś żart chyba. Ale dobra. Tam. Byle żeby ci tego, Steak Wipe'a nie walnęli. Bo cię Trudno tam gonią. było. Nie, nie przejdą chyba przez forty. Mam nadzieję, przynajmniej. Ty, u mnie chodzili. Moje forty mieli w dupie. Dobra, nie, idą na Mainz. I dalej rekrutują jednostki. Ile oni tego. O, oni najemników przypadkiem nie rekrutują teraz? Nie, jeszcze nie. Chociaż mają już trzech. W sumie to mogę już z nim pisać. Tak sobie właśnie uświadomiłem. No, w sumie, to nie wiem, w sumie. Dobra, wpisuję. Ja więc nic nie wezmę, bo i tak już kolizja powstanie. Ile ja tam favorów dostałem? To jest 20 ileś. Za przegrane bitwy. Oj tam, manpower im zbijałem. I swój przy okazji, No. żebyś nie miał przeludnionego kraju. No. Ja myślę o przyszłości, tak? O Boże. No dobra, wyszło nawet spoko. Zarabiam teraz, w sumie jeszcze nie wiem ile zarabiam, ale będę zarabiał 11 dukatów. Na razie 11, bo korupcję mi zbijają. I mogę ideę ukończyć. No i teraz sobie ukończę ideę militarną. Nie będę great power już chyba. Mogę zaszkolić sobie 30 tysięcy żołnierzy. Gdyby mi było stać kiedyś, to patrz. Kolejny rozbiór Polski. Polska nie ma sojuszników. Chyba wiesz, co to znaczy. Że nie mam manpowera. A teraz to chyba sobie dam radę sam z nimi, więc tylko prowincję weźmiesz. Bo ja i tak nie mogę wziąć. A Nie tam chcę. na wschodzie to tam nikogo nie będzie obchodzić. No ja już mam. No sporo, ci powiem. Austria na minus 44, Wenecja minus 51. Jakąś Besarabię chyba będziesz mógł wziąć sobie, tak mi się wydaje, przynajmniej. Zobaczymy, nie? O, ciekawe. Nie, no nie powinni mieć manpowera teraz Polacy. Sprawdźmy to. Tak czysto, teoretycznie. Post Polska. Boże, nawet jej nie ma na Litwie. O, 24 Litwa ma. 1000 force limitu. A to i tak wyszkoli sobie żołnierzy, a Polska ma. No, ten tego. Nie widzę Polski. Czy już musiało być? Chyba aż tak nisko nie upada. 26 tysięcy. I No właśnie się tu dobra. skończyło.
Teoretycznie mógłbym zawołać Turków, ale oni będą ci prowincji ode mnie. Będą chcieli, to dobrze. Chyba będą. No, mają sfabrykowane klejmy na Basarabie. Ale ten, mają taką rękę tam, że dołączą tylko jak im coś dasz, czy coś? No, zaraz ci powiem. Czy po prostu się dołączą? Nie, mają taką chmurkę. Chmurkę mają? Taką chmurkę. Coś tam, coś tam. A mogę za fejwory ich zawołać w sumie. Znaczy, no ten, jak wypowiadasz wojnę Polsce, nie? No to tam jest Kal Alice, nie? No i wtedy ten, masz normalnie haczyk czy taką rękę? Haczyk. A, no to nie musisz im nic oddawać. A, to coś. Dopiero, tylko. Bo ten, bo nie obiecałeś im nic. Bo czasami jest tak, że oni tylko się dołączą, jak im coś obiecasz, jakieś tereny, nie? I wtedy pokazuję taką rękę i musisz tam zaznaczyć jeszcze coś dodatkowo. Chyba tą rękę trzeba było wtedy kliknąć. A, i wtedy to możemy oni zawołać, dostają, no, oni wtedy dostają komunikat, że dostaną coś w zamian, nie? No, tylko ustaw się gdzieś tam. No, idę do Basarabii. Basar, no. Biegnę już i tam. Szybko tam wejdziesz i oni już nic nie wezmą. Nie wezmą wtedy. Najwyżej coś od Litwy. Możesz coś tam, Woltawę jakąś, coś. No, no to leci. To pięknie. Będzie spoko. W sumie chyba jedną armię tylko wyślę, myślę. Bo druga może mi się... Ale ty się krymujesz. Tak. Bo później mogą mi się bunty we Włoszech zrobić i nie zdążę dobiec. Ja mam minus 15 tysięcy tego. Manpowera. Uła. Ale to tam, dostaję 400 miesięcznie. O kurde. Właśnie mi król umarł. Ja nie mam administracyjnych punktów. To sobie wybrałeś moment, kolego. Ja chyba sobie muszę zmienić na misjonary stręcz, no bo moi to za wolno tą narodę, za no, wolno, no wraca mi. Bo muszę 90%, mam 78% cały czas. O, dostałem 488 dukatów. Wreszcie mogę ci część oddać. Nie, to mnie oddawaj. A, ja wezmę tego. Doradców w ogóle, bo... Dostałem inflację razem z tym. A inflacja mi się nie podoba, już mam 11% z powrotem. Dobra. Ile? 17. Dobra, do 8 zrobiłem. Ja usłyszałem 70. Nie, no tak to nie. Trochę bym miał po państwie. No, też mi się tak właśnie wydaje. Dobra, to co, wołamy. Za fejwory, za fejwory przyjdą. No. Wojna o... O co? Bels, Hali czy Lwów? To bez różnicy w sumie, bo i tak nic nie biorę. A tam jakieś peserady, coś. Nie mam sfabrykowanego nawet. O Tarnów? O Tarnów, bo tam nie ma fortu. Dobra, to lecimy. Ja już jestem w Basarabii. Turcy 32 tysięczne. No, w ogóle Turcy mają muszkieterów już, nie? Weźcie się, walcie wszyscy. Jak można już mieć strzelców? Toż to jest nielegalne. W sensie jest ikonkę strzelców, bo ja mam na razie piki. Ja też. Jestem zacofany. Nie, no 12 mają. To nie jest, to nie jestem aż tak źle, no nie jest. Dobra, Basarabia jest moja już. Szybko poszło. O kurde. Ale to uwzięli się na ciebie. Dobra, Turcy idą do mnie. No pomoc chyba. Jak zdążą. Moi się trzymają dzielnie. Chyba zdążą. Nie zdążą, ale ich zmasakrują tam. O, wyżną ich pień. To będzie taka masakracja. Przepiękne. Nie są żadnych prowincji Turcji. No i dobrze. To nie dostaniecie. Dołączyłem się jeszcze do tej bitwy. No i wezmę na prowincję, to okolica nie powstanie. No to też spoko. No i dobrze bardzo. Prawidłowo. Hmm. Aha, Turcy chodzą i tylko masakrują wojska polskie, litewskie. I dobrze. Czy po to ich wynajęliśmy w końcu?
gusnąć stabilność. Urbino mi się zbuntuje. To jest tutaj. Ja mam jakiegoś słabego dowódcę dostałem. Mam 70%... czego, jak to się nazywa? A ja chyba powinienem osobno wpisywać, no bo nie będziesz widział, ile tego agresywnej ekspansji mogę dostać i tak dalej, nie? A, albo ewentualnie powiesz mi. A, ile mniej więcej. Mam prawie z nikim agresywnej. Powiesz, ile możesz procent wziąć i w sensie ile, jakie prowincje chcesz i ile możesz wziąć i tyle. Bo to bo nie będziesz miał tyle procent, bo jak forty wszystkie forty no nie, w Turcji na nas przekażą. O, krzyżacy przyszli na Polskę. No właśnie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale Polacy chyba się uwzięli na krzyżaków. Historyczny wróg. Na mnie idą. Na mnie idą. Chyba na mnie idą. Na Łańczyce idą i potem ten. Nie, kręcą się. Nie, idą na krzyżaków. Na forty im. To dobrze. Mogliby im armię zmasakrować. Jaką mam szansę na wyczerpanie się złota? Ty idziesz na Tarnów, czy ja mam pójść na Tarnów? A pójdę i ci oddam. O. W ogóle Gruzja jest wasalem Turków. Zamożna Gruzja. No, ale dzięki temu hamują sobie rozwój Turcy, nie? Bo nie graniczą ze wschodem aż tak. Chociaż i tak mogą. I tak mogą brać co chcą. Nie wiem czemu z Mamelukami nie walczą. Aha, oni na dwóch frontach? Nie, W teorii mogę ci dać 5 prowincji, jak będziesz chciał. No, na pewno by cię to zabiło, ale... ale no, gdybyś chciał. Punktów. Problemik. Co? Polacy nie chcą krzyżaków zmasakrować. Nie chce im się. No, na razie czekamy. No nie, i Turcy się w nich biją i... Nie wierzą na Polaków. Zregenerują się pewnie gdzieś w Litwie, przyjdą we mnie się wbiją. Stracę manpower niepotrzebnie. Po krzyżacy teraz ten, podbiją to i... I wezmą dla siebie. Jeszcze będę... To nie jest za fajne. No trochę prowincji mogę im skupnąć, ci powiem. Ej, w ogóle Rosja powstała, teraz zauważyłem. No to też niedobrze. To oznacza, że... Mamy podobnego jakieś... rywala. Przyszłość, tak. Na przyszłość. Już niedługo na z nim graniczy nawet. I chyba właśnie teraz. Zobacz, ile prowincji byś mógł wziąć od nich. Dobra. A jakaś... no nie wiem. Aha. Zobacz, kajesz się raz Słęczycę na przykład, ile to prawda to... Plus Sandomierz ci też będą chcieli dać. A. Tylko Kalisz i Sieradz. Bo inaczej... Koalicja. Dobra, to już sobie to odznaczę. Jak wezmę Halicz, to Austria wejdzie, ale będzie miała 51%. To może do zakończenia wojny to się nie stanie. No, już spadło. O dwa chyba, o ile się nie mylę. Teraz już chyba nie wejdzie. No, nie wejdzie. Dobra, czy ja jeszcze trzy prowincje wezmę, ty weźmiesz dwie. i Polska już praktycznie plus 100 dukatów, plus jeszcze Łorepsy. Spada, nie mam punktów administracyjnych, ale... Polska jeszcze tam najważniejszą prowincję prawie traciła, tutaj Kraków. Ale na Mecklenburgię. Boże, ty coś iść. No już idę. Dobra, no to ja zostanę. Ej, 13 tysięcy Polaków jeszcze tutaj chodzi gdzieś sobie. O co tu się podziało? Zagrzeb mi zajęli, halo. Co to za nielegalne schadzki? Ile wojska Właśnie.
To idę Mecklenburgię wybić, ty zajmij Montfort. O, to będzie idealnie. Mam 1100 dukatów, pierwszy raz. No, nie chcę cię zasmucać, mam 1700. Oj tam. Oj tam, to tam dla ciebie dobrze już. Coś sobie tak, zbuduję. Tak, nie wiem co zbuduję, ale coś zbuduję. A jakie tam jakieś kościoły, nie kościoły? No właśnie, tylko kościoł mi się nie opłaca budować, bo to nic nie daje hajsu. Tu plus znacznik 16. Jedne tereny trochę. Właśnie. Dobra, trzy kościółki zbudowałem aż. Produkcji to już w ogóle się nie opłaca, to jest w ogóle bieda. Ja wszędzie buduję te baraki. Jakieś a faktycznie, baraki. Power potrzebny mi. Tu, plus tu. O. 11 militarna. Czyli też już masz strzelców? Nie, przy 12 są. 12, przy 12, tak. To ja będę miał w 51, czyli za 7 lat. Kosowo. Kosowo idzie do... Kosowo mówię. Mecklenburgia idzie do Turków. Dobra, idę ich zażnąć. W 51? Tak, jeżeli... O, ja też. Jeżeli żadnych minusów nie dostanę, to w 51. Mój następca w ogóle też jakiś idiota. 2.06. Putin trochę. Tak, typowy militarysta. No. Ja sobie już tutaj nawet w kraju nie chodzę. Turcy ich masakrują. Znaczy, no, nie chodzę sobie po Polsce tutaj. Turcy im wojska dokończą. Kiedy w ogóle pisujemy? A, jak ta Mecklenburgia padnie. No, ja będę się zgadzać, bo potrzebuję aż 92%. Mm-hmm. 92% aż. O ja. O, ośrodek u mnie nawraca. Jej. Super. To mój? Nie wiem w sumie. A nie wiem, czy można sprawdzić? Trudno stwierdzić. Nie, właśnie nie można. I zaraz. Nie, dobra, są dwa ośrodki, już się bawię. Trzy chyba nawet, nie? Znaczy, nie, bo, znaczy, no tak, trzy są. O, i kalwiniści powstali. Zresztą się daleko stąd. Nie będę musiał się męczyć z nimi. A pośrodki są, a w Danii jeszcze jeden ośrodek jest. No w Danii to jest normalnie. No, normalny ten co ja mam. Tą religię co my mamy. No no. A kalwiniści jeszcze powinni gdzieś powstać. No, jeszcze jedno chyba powstanie. W teorii mogą mieć trzy ośrodki też kalwiniści, ale może Francuzi zmienią sobie religię. Nie wydaje mi się. Właśnie w ostatniej rozgrywce miałem nawet ten. Pierwszy ośrodek był we Francji i oni dalej się nie nawrócili. Dalej byli katolikami. Masakra jakaś. A już się cieszyłem. No i Parma się zbuntowała. Dobra, wyślę taktycznie 25 tysięcy. Czyli tak, mogę pisać z Polską. Zobaczmy ile Mecklenburgię ma z hajsów. 16, no to się nie obłowie. Dobra, to kończymy wojnę. Tak, dobra. Jolo, zobaczymy co z tego wyniknie. Halo, halo, wojna kończy się. O, przepięknie. No i git. Ty dostaliście prowincję, ja dostałem chyba 3. No, i 18 fejworów. Tak, aby te fejwory były nam potrzebne. No. A, Polska już nie jest odpowiednim rywalem. Mogę sobie ustawić Turków, Francuzów i Rusków. Chyba zostanę przy... w sumie nie wiem. A ja jestem siódmym Great Power na świecie. Mocarstwem siódmym. A ja czwartym. Oj tam. Bo... A Turcy już pierwsze mocarstwo. Coś co, rywal ruski? Ruski tak mnie nienawidzą, więc Rusków. Z Francuzami może jeszcze się skumam później. Pomerania mi znowu wysłała hajsy. 15 dukatów. Nie wiem jak 15, ale...
No, ładnie powiem ci, że to się toczy na razie. Ile mamy w ogóle już czasu? No, właśnie jest ten czas. Tak, dobra. Czas skończyć. No, akurat po wojnie z Polską, więc. Tak, jeszcze w zwycięskiej, bezproblematycznej. Mów za Więc. siebie, ja tam cały manpower straciłem. No, ja jestem 22 tysiące na plusie. Pożyczyłbyś. No No, gdyby się dobra. dało. A nic, więc moi drodzy, do zobaczenia przy okazji kolejnych materiałów. Oczywiście, żegnam was. Pa, pa.